tym filmie zagrałem w Bed Wars, ale za każdym razem, gdy zginę, mój texture pack jest losowy. Tak więc zaczynamy z texture packiem, w którym dosłownie wszystko jest na odwrót. Jak widzicie, Gut i serduszka są zamienione, a jak stawiam wełnę, to jest dźwięk szkła. I zamiast Voida mamy podłogę z Dirta, co szczerze mówiąc wygląda dosyć ciekawie. Okej, atakuje nas już różowy. Okej. Dobra, poleciał. I z tego co widzę, lapis to Diax, więc poczekamy na jeszcze jeden i ulepszymy sobie miecz. W sumie od razu zaatakuję różowego, bo czemu nie? U niego sobie też kupimy nasz mieczyk. Okej. Cyk, ma po łóżeczku. O nie, ktoś mi łóżko zniszczył. A chłop sobie jeszcze żelazną zbroję kupił. Ej, nie, no ja nie mam szans. Nie no, fireball jeszcze we mnie strzela. Dobra, spadł w atypie. Dobra, tu chyba do niego skaczę. Dobra, cyk. Proszę. Nie, nie, nie. Nie, ja tu ginę. Okej. Nie no, już chłop do mnie leci. Błagam, czy zdążę zjeść refila? Zdążę, zdążę. Jakie są w ogóle tu głośne dźwięki. Nawet nie wiem, skąd one się biorą. Ale chyba po zjedzeniu refila jest dźwięk kowadła. Dobra, typ to jakieś dziwne taktyki na mnie stosuje. Ale ja się tak łatwo nie dam. Okej, okay. Jedno serce. W sumie może zbiorę sobie kilka emeraldów, bo nie mam łóżka, tak to zawsze będzie jakieś ułatwienie. No i zielony po mnie idzie. Co ty chcesz, gościu, ode mnie? Ej, nie, no ja muszę uciekać, bo zaraz mnie chłop sklepie. Ja dosłownie nic nie mam. Kupię może diaksowy miecz i lecimy wyjaśnić morskiego. No nie, jakim cudem ja spadłem? Teraz mamy chyba dosłownie najgorszy texture pack, w którym wszystko ma dosłownie jeden piksel. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak ja mam na tym grać. Czuję, że może być naprawdę ciężko. Jeszcze ten wielki celownik. Nie no, już bloków nie mam, czy on naprawdę będzie się teraz w Fortnite'a bawił. O, skoczył, skoczył, idealnie. Nie, jakie te partikles są ogromne. Jeszcze HP swojego nie widzę. Nie, o ten texture pack to jest jakaś porażka. Może sobie przynajmniej złote jabłko kupię, tylko nie mam pojęcia, gdzie ono jest. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy powinienem być ostrożny, bo nie widzę swojego HP. Ale dobra, na wszelki wypadek zjem refila. I skaczemy do typa. Oj, 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 oj. Dobra, dostał strefę. I ma pobedzie. Szybko się spróbuję wycofać. Dobra, przyczejmy się tu na niego. Dawaj, gościu. I on się tego kompletnie nie spodziewa. Dobra, zdedał, easy. I chłop jeszcze ma odkrytego beda. Dobra, ja tu lecę. Nie no, ta runda musi być wygrana. Dobra, nikogo nie ma, idealnie. Aha, nic nie zrobiłem i wygrałem. No nieźle. Ale przez to, że nie zginąłem, to nadal muszę grać na tym okropnym texture packu. Dobra, szybko budujemy łóżko i już różowy na mnie leci, ale chyba mu bloków zabrakło. Tak dziwnie się zatrzymał. Ale na szczęście ja mam bardzo dużo bloków, więc sobie go dojedziemy. Oj mordzia, co ty wyprawiasz? Chłop ma w ogóle chyba kamienny miecz? Nie, nie. Okej. Ej, dosłownie widzę, jak serca mi się trzęsą, co oznacza, że mam ich naprawdę bardzo mało. W sumie wejdę sobie na dach. Może ten ziomek się nie będzie mnie tu spodziewał. Ej, nie, on mi chce łóżko zniszczyć. Nie dam ci zrobić tego, nie. Chyba w ogóle nie mam zabudowanego beda. Gin, typie, gin. Dobra, jak na razie jest całkiem git. W sumie powoli się nawet przyzwyczaiłem do tego texture packa. Co on robi? Czy on mnie serio nie widzi? Gościu, Krzyś, halo, Krzyś, żyjesz? Krzyś się mnie totalnie nie spodziewał, ale kupił sobie Sharpnessa, więc niedobrze. Chłop wyszedł. Nie wierzę. Okej, mamy tu niebieskiego, niebieski. Czy niebieski będzie chciał się ze mną klepać? Nie no, niebieski ucieka. Czemu wszyscy uciekają? Dobra, niebieski, wracaj. Chłop sobie kupił jak seta. Nie. Nie. I czy ja go sklepię? Mordo. Nie rób mi tego. Dobra, sklepany, sklepany. Ma po łóżeczku. Zabuduję mu tutaj, żeby nie mógł wyjść. Ej, nie no, ja nie mam z nim szans. Nie. Typie, proszę. Nie. Tak, tak, chyba z pół HP mi zostało. I ostatnia osoba. O, zniszczył mi łóżko, ej, robi się niebezpiecznie. Widzę, że chłop ma enchantowaną zbroję i jeszcze ma refila. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Oj, oj, no nie. Kolejny texture pack jest zrobiony cały w paincie. I może nie wygląda on jakoś najlepiej, ale przynajmniej da się na nim jakkolwiek grać. Okej, czy on mnie widział? On mnie widzi. Nie, jeszcze mnie hitnął. Kościu, jak ty to zrobiłeś? Nie. Nie, ja się tak łatwo nie dam. Wywalaj mi stąd. Chłop ewidentnie ogarnia klepę. Wywalaj. Nie. Dobra, spaliłem go, proszę. Żebym tylko zdążył zniszczyć mu łóżko. Okej, okay, uciekamy. Chyba nie dam rady dojść do mojej bazy. Coś mi się wydaje. Ale dobra, będę udawał, że mnie tu nie ma. Zobaczymy, co on zrobi. Mam nadzieję, że nie ma żadnego wallhacka. I dobra, chłop mnie ewidentnie nie widzi. On chyba myśli, że ja sobie poszedłem, dobra. Ale go teraz tak wezmę z zaskoczenia. Morto, dawaj, chodź tu, proszę. Patrzcie na to, chłop się mnie totalnie... Nie! A teraz gramy z dosłownie największym texture packiem. Jak widzicie, ten miecz jest taki duży, że aż nie mieści się na ekranie. A sztabka złota też jest w ogóle jakaś ogromna. Ale dobra, może obudujmy sobie łóżko. Widzę już białego w oddali. Zobaczcie, jak ten miecz wygląda. Oho, mamy zielonego. Zjem sobie koks jabłko. Skacz, typie, dawaj, no. Nie, ale się ciężko klepie z tym. Nie, chłop mnie rozwali. Szczerze mówiąc, strasznie ciężko się klepie z tymi dużymi mieczami. Dobra, wysadzimy sobie łóżko żółtego TNT. Zobaczcie, jak ono jest ogromne. Dobra, popa żółty. Miło było, ale się skończyło. I został różowy, który ma tam bazę. Jest, widzę jego ogromny miecz. Dobra. Nie, co chłop zrobił? Okej, okay, ty się próbuje do mnie budować. Ze mną te numery, byku. No i spadł. Szybko lecimy rozwalić mu łóżeczko.
Okej. Dobra, zasłona ze złota. Już w sumie zapomniałem, że on tego nie widzi. Więc na nim to niestety nie zadziała. No i dobra, chłop się chyba poddał. Okej, widzę tam zielonego, jak macha mieczem. Siak te miecze śmiesznie wyglądają. Dobra, wbijamy się klasycznie na trzeciego. Pomarańczowy, szykuj się na przekopę. O ile cię... O, nie, nie, nie. Tego się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem. Nie, jeszcze żółty tam jest. Ej, proszę mnie zostawić, panowie. Ja się tak nie będę bawił. Dobra, chyba uciekłem. Nie. Pomarańczowy. Idź stąd. Sojusz, stary, sojusz, nie. No nie! I teraz zmieniamy teksturpaka na 3D, który chyba jak do tej pory wygląda najlepiej. Zobaczcie na ten miecz i szczegóły. Jak to fajnie wygląda. W sumie przydałoby się zemścić na pomarańczowym. Tylko przyszedł tu jeszcze biały, nie wiem czemu. O, o, o! Jak zeskoczył! Dobra, na szczęście go porobiłem. I tu jest pomarańczowy. Dobra, gościu, masz przekopę. Ja się tak nie będę bawił. No, no, no. Chłop się za bardzo poczuwa. Albo jest jakimś spoceńcem. Nie. Dobra, widzowie, teraz chyba mamy najgorszy teksturpak, bo oprócz tego, że wszystko ma jeden piksel, to na dodatek jest białe. Coś czuję, że z tym teksturpakiem kompletnie nie będę miał szans. Okej, tu jest łóżko tego typa. Aha, jednak tego typa nie ma. O, już jakiś chłop skoczył. Teraz muszę łóżko zniszczyć. Czy zdążę? Zdążyłem. Aha, i to łóżko się nie zniszczyło. Ale skam! Boję się, że chłop jakieś mega OP itemy kupił, ale niestety się nie dowiem. Jeszcze żółty tu wleciał. Wlatujemy na trzeciego. I pokonany. No i została ostatnia osoba. Chociaż kompletnie nie mam pojęcia, gdzie ona może być, bo dosłownie nic nie widzę. Nawet nie mam pojęcia, jaka to jest mapa. Okej, tam jest chłop. Lecimy po niego. Dobra, typie. Oj, 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 oj. On ma jakieś dobre itemy. Nie podoba mi się to, ale na szczęście spadł. Muszę szybko kupić jakieś ulepszenie. O, to jest jego łóżko! Nie! Kompletnie się tego nie spodziewałem. Dobra, taktyczny fireball. Aha. Jak widzicie, w kolejnym teksturpaku bloki są zrobione z bloków. Moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie. Mam trochę wrażenie, jakby wszystko było takie małe. Dobra, mamy czerwonego i lecimy go sobie szybko dojechać. Dobra, wypadł. Czy zdążę zniszczyć łóżko? Kurde, nie zdążyłem. Dobra, spróbuję mu tu zabudować bazę. Nie, on to przeskoczył. Najgorzej. Spaduwa, mordo. Nie. Nie, 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 nie. Nie rób mi tego. Kurde. Dobra, sklepany. Widzę, tam już różowy się buduje. Może uda mi się go od pleców zwalić. Dobra, czy uda mi się? Nie! Jakim cudem on tam skoczył? Nie. Już myślałem, że go tak pięknie od pleców zwalę, a tu jednak cały plan. Cały plan na marne. No dawaj, skacz, stary. O, jeszcze pomarańczowy go od pleców dojeżdża. Ale nie fart. No i ziomek ma po łóżeczku niestety. Jeszcze próbuje uciekać, ale niestety uciekanie mu za bardzo nic nie da. Tylko że jak mi łóżko zniszczy, to wtedy to już w ogóle będzie totalny przypał. Ej, nie, on chyba serio chce mi łóżko zniszczyć. Ej, ja słyszałem, jak on spadł. Ta, spadł! Spadł, chłop, dobra, let's go. Już myślałem, że będę miał pobecie, ale w ostatniej chwili chyba jakiegoś misklika zrobił. O, a tu mamy złotego, który dostanie zaraz przekopę. Albo jednak nie dostanie, bo spadnie sam z siebie. Dobra, czy on tu ma łóżko? On tu ma łóżko, o nie. W sumie go z fireballa strzelimy, dobra. I teraz szybko wjeżdżamy mu na chatę. Rozwalamy łóżeczko. Cyk, cyk, cyk. Budujemy się do góry. Mam tylko nadzieję, że nie kupił sobie złotego miecza. Dobra. Na szczęście ma jakiś kamienny. I została mi ostatnia osoba, czyli morski, który kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jest. Tu jest, siemano mordo. Też widzę, robi TNT jumpa. Oczywiście do Voida, bo jakby inaczej. Dobra, mamy morskiego znowu, który próbuje mnie sklepać, ale chyba mu to nie wyszło. I klasycznie ma już po łóżeczku. Cyk, cyk, cyk. Oj, oj, czemu ja go bić nie mogę? Oj, 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 oj. Nie, on mnie sklepie, ej. Tak nie może być. Lecimy na środeczek. Bam. Oho, fajnie, że całe HP mi zabrało. Dobra, chłop jakieś dziwne budowle robi. O, jeszcze spadł. Idealnie, dobra, łap firepola. Ziomek. Smacznego. Nie no, chłop ma jeszcze seta żelaznego, ja nic nie mam. Dobra, muszę go jakoś mądrze sklepać. Jak go wywaliło. Nie, jedno HP. No nie, no. Jak widzicie, teraz teksturpak jest cały czarno-biały, więc w sumie też nie najgorzej. Jedyne co to ciężko odróżnić złoto od żelaza. Ale na szczęście zbroja jest kolorowa. Wow, 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 co tu się wydarzyło? W sumie ten teksturpak nie jest aż taki zły. Dobra, pobierz gaming, czekam sobie na niego. Nie no, chłop kupił żelazny miecz. Coś czuję, że będzie ciężko. Ale dobra, na szczęście nie było aż tak źle. Okej, został jeden typ i w dodatku nie ma on łóżka. Tam jest, okej. Jeszcze żadnej zbroi nie ma. Dobra, teraz tylko, żebym jakoś głupio nie spadł i będzie git. Dobra, o, już zdążył skupić zbroję. Nie no, czemu, czemu on skoczył? Co to było? Dobra, lecimy sobie do żółtego. Klepiemy typa, błagam. Dobra, łóżeczko też zniszczone. Oby tylko mnie teraz nie dobił.
bo byłoby niefajnie. Okej, strefa. No i porobiony. Oj, ale zrobimy plecki. Patrzcie na to. Ej, on nas nie widzi? Jak poleciał? Dobra, kupiłem sobie jump boosta. Może to mi pomoże w klepie. Ej, nie gadajcie, że on ucieka. Ja już specjalnie potkę wypiłem. Dobra, gonimy go. On chyba w ogóle nie wie, że jestem tuż za nim. Typie, masz z fireballa. No co on tak ucieka? Mordo, ej, czy on tego fireballa nawet nie widział? Dobra, drugi raz spróbuję. No i nawet nie trafiłem. Dobra. No i poleciał. Narażył ty. O, dobrze, że mnie nie zwalił. Dobra, zabudujemy bazę. Oj, robi się niebezpiecznie. Dobra, chłopak zlagowało w powietrzu. Oho, łóżko mi zniszczyli. No i spadłem, no dlaczego? Jak widzicie, w kolejnym teksturpaku dosłownie wszystko się rusza. Jest to również chyba jeden z trudniejszych teksturpaków. Więc dobra, może sobie kupmy trochę wełny i spróbuję podbudować się do zielonego. Ogólnie jedyny plus jest taki, że przynajmniej wełna się nie rusza. Okej, zielony spadł. To tak dziwnie wygląda. Dobra, przydałoby się uciec. O, i zielony sam spadł. Idealnie. Okej, chyba polecimy sobie na środek, bo stamtąd będzie się najłatwiej przydostać na inne wyspy. O nie, czerwony próbuje do mnie iść. Już się sfireballował. O, i niebieski też. Ale wiecie co, ja chyba po prostu pójdę na tego ziomka, albo jednak nie. Błagam, żeby ten typ rozwalił mu łóżko. Proszę,